Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie po krótkiej przerwie i to po takiej, której Wy pewnie nie odczujecie, bo nie wiecie, zwykle tego materiału jest dosyć dużo. Filmy ukazują się co drugi dzień, a czasem potrafię w ciągu jednego dnia strzelić nawet trzy filmy. Zatem ja nie nagrywałam przez dobre pół tygodnia. W czwartek pojechałyśmy do Płocka i chociaż miałam gdzieś tam takie myśli, ponagrywaj, to jednak doszłam do wniosku, że nie, że skupiam się na czym? Na rodzince. Dzisiaj mamy poniedziałek, nowy tydzień, nowe szanse, ale stara ja. Byłam z Dalusią w sklepie i powiem Wam, że jestem zadowolona. Miałam 7 dych rabatu, więc. No to jednak jest już jakaś kwota. A zakupy były naprawdę duże, bo złapałam jakieś proszki. Dalia chciała owoce, tu wiecie, coś na obiad, tu jakieś cukierki. Także no, uzbierało się tego trochę, jeszcze 45 zł wydałam na pewną rzecz, ale to już Wam nie powiem, nie pokażę. Dla mojego własnego, wiecie, komfortu. I co? Staram się teraz ogarnąć Elo Burdelo, bo jest po prostu tak duże, że nie wyobrażacie sobie. Znaczy duże. Mamy torby do rozpakowania, pranie do wstawienia, jeszcze teraz te zakupy do ogarnięcia. Ja też rozłożyłam się z moim mędziurem wczoraj, więc no muszę zacząć to ogarniać i w ogóle muszę podkręcić tempo z pewnymi rzeczami, bo na 15 albo na 16 listopada muszę mieć już gotowy kalendarz dla mojej siostry, zatem mam mniej niż miesiąc, a to też nie jest tak, że wiecie, ja w każdej chwili mogę sobie do tego zasiąść, bo tak niestety nie jest. Więc nie gadam, wiecie co, tylko biorę się za kawcie, strzelam sobie zaraz makijaż, żeby sobie dodać trochę powera i jadę z tym. Do kawki doleję sobie trochę tego syropu, jakoś tak wiecie, żeby sobie osłodzić ten dzień, który trochę tak zachęca słońcem, które potem się chowa, jest tak specyficznie, ale dosyć ciepło, więc to chyba najważniejsze. Kawcia jest gotowa. I weźcie proszę, zobaczcie, co zostałam, kiedy otworzyłam kosmetyczkę. Od tego produktu odpadła ta gumka. Czuję, że wylało się większość. No i tak o się prezentują teraz moje kosmetyki. Masakra! Jeśli chodzi o zakupy, to tak jak wspomniałam, wzięłam dużo, ale to też dlatego, że w zeszłym tygodniu zerowałam lodówkę, więc wiecie, no pojawiło się zapotrzebowanie na konkretniejszy shopping. No, mam jakieś takie, wiecie, rzeczy dosyć podstawowe. Mam kabanochy, bo była promcia. Wzięłam też zieleninkę. Dalia chciała takie cukieraski, to mówię, dobra, spoko, weźmiemy, bo mamy mieć gości później. Wzięłam bajgle, podobno są świetne. Wzięłam kakałko, bo też coś tam pojawił się temat w samochodzie. Jeszcze więcej warzyw. Dzisiaj będzie spaghetti, więc sos. Wzięłam marmolatkę, bo chcę zrobić właśnie takie rogaliki z kruchego ciacha. Filterki i coś, czego wieki nie było w Biedronce, czyli takie oliwki zielone z migdałami. Chociaż wypatrzyłam, że w Kaufie są na wagę, to na pewno kupię. No cóż, ho, ho. Mandarynki, chlebuś taki ciemniejszy, o, to też wzięłam tak na spróbowanie, to jest jakaś marmolada z figi, więc mówię, sprawdzimy sobie, może będzie to całkiem dobre. To co, skoro już jestem na górze, to pozabieram pościel. Dzisiaj niby nie środa, ale w sumie nie zmieniałam nam w zeszłym tygodniu pościeli właśnie z tego względu, że miałyśmy zaraz wyjeżdżać. Więc to jest, myślę, idealny czas. No trochę mi się tam poprzestawia wszystko, ale myślę, że wiecie, i tak to wyrównam w którymś momencie. I co? Tak, zabieram brudną pościel, potem przyjdę z czystą pościelą. Zrobiłam zdjęcia książek, zatem tutaj tak tradycyjnie. I uciekam zaraz coś zjeść, bo jest już prawie godzina 11. Ja czuję, że nic nie zrobiłam i dodatkowo jeszcze nic nie zjadłam, więc jestem w ciul głodna. Zatem cisnę.
idzie mi całkiem nieźle. Zaraz zacznę robić obiad, bo zrobiło się dosyć późno. I przy okazji rozwieszam pranie, bo też już wiecie, czas najwyższy, bo mi się zrobiło, a może jeszcze uda mi się wstawić drugie, chociaż zobaczymy. Do przyszłym miesiącu, czyli w listopadzie, mamy kupić sobie tą suszarkę. Ale będzie rypanie prania. Nie wyobrażacie sobie tego. Mam fest zaległości, ale no też nie ma co się dziwić, kiedy wiecie, nie ma na czym wieszać. Gdzieś tam miałam taki pomysł, dobra, to kupmy tą drugą suszarkę. Kij będzie stała na górze jest trochę miejsca. Ale no tak mówię, bez sensu w sumie, skoro mamy kupić tą bębnową, to po co, wiecie, zestawiać się takimi gabarytami niepraktycznymi. Więc no trudno, przemęczymy się. Mamy mieć gościa, więc też muszę zaraz i trochę umyć podłogi. Tak wiecie, względnie ogarnąć. A tu jeszcze torby czekają na rozpakowanie. Ale boję się właśnie, że jak rozpakuję torby, dorzucę jeszcze coś do łazienki do prania, to nie będzie przejścia. Zatem takie historie. I co? Nagrałam film. Przy okazji pojawiło się rozdanko, miał być drugi film, ale tak mówię, no nie, nie możesz utknąć w pokoju nabitą godzinę, bo tutaj i Dalia czeka i obowiązki czekają, więc wiecie, jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to pojutrze, nic się nie stanie. No ale jeden, mówię, skoro jest to flow, to nagram. I co, powiem Wam, że już gdzieś tam wkracza ten etap, kiedy tak ciężko mi wstać, obudzić się w ogóle. W Płocku spałam chyba nawet do godziny 9, dacie wiarę. Dzisiaj miałam problem, po prostu tyle budzików mi dzwoniło, mówię, nie wstaję, trudno, to przedszkole, to nie szkoła, nieistotne. Ale podniosłam się, chociaż dziewczyny też. Zniosłam Dalię o 7.30, dacie wiarę, więc po prostu szybkie minimum ogarnianko i wyszłyśmy, ale było ciężko. Ja też się boję, co to będzie dalej, bo wiecie, pod kołderką tak milusio, cieplusio, wygodnie, człowiek taki zmęczony. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, bo... No nie może tak być, że ja będę wstawać na ostatnią chwilę, a potem będę biegać zła na cały świat, bo wiecie, czas leci. Tu prawie 8, a my jeszcze nie ogarnięte. Ja już jestem po koleżeńskiej kawce, a w zasadzie herbatce. Tak, dzisiaj wyjątkowo była herbatka. Dopijam jeszcze swoją, bo był i obiad. A teraz co? Wracam powoli do mojego ogarniania. Została mi jeszcze pościel do wymiany tam w naszym pokoju, ale myślę, że w miarę szybko się z tym uporam. I okazuje się, że to nie jest ten dzień. Powiem Wam, że to nie jest ten dzień. Coś dziewczyny mają taki dziwny humor, więc i spotkanie było takie dosyć nerwowe. Znaczy nerwowe, tak wiecie, z mojej perspektywy, bo tak widziałam, że coś nie do końca jest to flow. A teraz... Właśnie jeszcze te obowiązki, tak powiem Wam, że tak biegam dzisiaj coś. Chwytam się różnych rzeczy. Nie mogę się doczekać wieczora, że będę mogła przysiąść i zająć się książką. Ja już przemawiam do Was z łazienki, idę pod prysznic, ściągnęłam kolczyki, bo one nie są niestety złote, tylko to taki badziew, ale wpadły mi w oko, więc stwierdziłam, że trochę więcej dbania i powinny mi posłużyć, a z czasem, wiecie, dorobię się takich prawdziwych perełek pięknych. Idę pod prysznic, muszę umyć włosy, tak myję średnio co drugi dzień. Jak czasem po prostu wiem, że będę siedziała w domu, to nawet troszeczkę rzadziej. I myślę, że dzisiaj skorzystam z kosmetyków Trust My Sister, które służą mi dużo lepiej niż inne, które po prostu stoją pod prysznicem. I tak, tutaj mam szampon intensywnie regenerujący, który powiem Wam szczerze, że jest spoko, bo już na ten fioletowy nie mogę patrzeć. Jakoś tak no nie do końca mi służy, więc tutaj mam włosy zniszczone i matowe. I tak, kupiłam sobie też jakiś czas temu maskę, bo powiem Wam, że ta maska z Elbiotiki jest takim badziewiem, że po prostu wczoraj korzystałam z niej zamiast pianki do golenia, bo nie no, aż szkoda mi włosów, żeby ją nakładać. Jest fatalna. I tutaj mam właśnie tą maskę humektantową, która jest naprawdę bardzo przyjemna. Miło mi się z niej korzysta.
Wchodzę pod prysznic, szybkie mycie, tak, tutaj się trochę mi ubrudziło pudełeczko i uciekam, bo zaraz idziemy z dziewczynami spać. Myślę, że dzisiaj położymy się trochę wcześniej. Ja wiadomo, jeszcze coś tam porobię, ale myślę, że dziewczyny mogą śmiało położyć się te pół godzinki wcześniej, bo jednak rano wstawanie jest problemem. Dzień dobry wszystkim, jest ciemno jak nie powiem gdzie, ja muszę się doświetlać, miałam wielką nadzieję, że uda mi się nagrać stylóweczkę dnia, ale chyba nie, chyba nic z tego nie będzie, chociaż zobaczymy, może poczekam jeszcze te 2 godziny, może zrobi się nieco jaśniej, no bo jakby nie patrzeć, jest jeszcze wcześnie. Mam ogromny problem, żeby dźwignąć się z łóżka i myślę, że nie tylko ja, nie wiem co to będzie dalej, po prostu aż się boję. Więc kawka zrobiona i ja zabieram się za zrobienie śniadania. Mam bajgle, więc pokombinuję z bajglami, podsmażę chyba boczek, położę zieleninkę i tak myślę, że dodam trochę figi. Mam taką marmoladę z fig, więc mam nadzieję, że to będzie całkiem dobrze smakowało. Zatem co zabieram się, bo jestem naprawdę okrutnie głodna. Jak to się nazywa? O, bajgle. Mam takie, złapane w Biedronce. Mam taki serek. Czuję, że Dalusi zrobię z tym. Do tego ogórek zielony. A ja właśnie podsmażam sobie boczuś. Wyszło mi o coś takiego. Mam nadzieję, że będzie smacznie. Dobra, i wybaczcie, na resztę pytań odpowiem już przy okazji innego filmu. Chciałam nagrać film, było dosyć poważnie, a ktoś tu do mnie przyszedł. Więc dokończę już po prostu, wiecie, innym razem. Ale było dosyć poważnie, dosyć konkretnie. Konkretnie. Ale dobra, idziemy na dół, coś tam z Daluśką sobie porobimy. Bo wiecie, no ona też potrzebuje czasu, tak, i uwagi. I chyba zrobię sobie jeszcze jednego bajgla. Wiecie, bo zjadłam połówkę. Kochasz mnie, ja Ciebie też kocham. I dorobię sobie chyba drugiego, bo naprawdę był bardzo smaczny. Ta marmolada figowa, miodo. Miałam cichą nadzieję, że dziadziul mi zaśnie, ale nie, chcę naklejać. No to nakleję. Ale powiem Wam, że bez kawy dzisiaj ciężko. Czuję, że zaraz sobie zrobię drugą. Ale naprawdę miałam taką nadzieję, że uda się walnąć jakąś drzemkę. Ja bym w tym czasie spokojnie zrobiła obiad. Mam tutaj herbatkę, obiad powoli się kręci, ziemniaki już są, wiecie, na tak zwanym gazie. Zaraz jeszcze uklepię, co uklepię? Kotleciki, do tego oczywiście ta mizeria, więc zaraz pokroję ogórki, co by już po prostu stały i czekały, a póki co raduję się pyszną, rozgrzewającą herbatką. I wiecie, ze mnie to taki człowiek zakupy, ale muszę kupić anysz i kardamon, bo anysz już praktycznie no, go nie ma. Kardamon zapewne zaraz się skończy, a jednak dosyć często te dodatki trafiają do naszych herbat. Dodają bardzo fajnego smaczku. I tak myślę, że od razu chyba zamówię na Allegro jakąś taką większą ilość hurtową. Co by wiecie, nie bawić się w jakieś tam kamisy czy inne tego typu rzeczy, bo to... Dobra, zabieramy się za nasze zajęcia kreatywne i mamy tutaj różnorakie listki, którym można przyczepić oczka. Można im przyczepić takie różne buźki. Pokażesz, Dalusiu? Można im przyczepić takie policzki i jeszcze dać im takie, wiecie, różne kokardki. A tutaj mamy takie przylepce i to kosztowało... Pokażesz mi, kochanie, opakowanie? I to kosztowało wtedy im 8 zł po promocji 2,40 mniej, czyli 5,60. Wydaje mi się, że bardzo spoko, bo możemy stworzyć aż 6 różnych listków i chyba nawet pana szyszkę. Tak, tak mi to wygląda trochę na pana szyszkę. Bardzo fajne, więc zabieramy się do roboty.